sobotnie zakupy. Świetnie, znalazłem bagażnik, więc zakupy na tył. Staje dzień. Muszę zerknąć i skontrolować, jak im idzie budowa. No idzie. Nawet, że idzie. Musiałam wyjść na werandę ochłonąć, bo dawno nie kupowałam takich. U nas są takie ciasteczka. Słońce prosto świeci na mnie. To dobrze, ale nikt nie widzę. Takie ciasteczka robione na kefirze. Trzy ciasteczka w woreczku. 77 koron. To jest szaleństwo. Jak dawno nie kupowałam, nawet nie patrzyłam na cenę, bo po prostu zrobił mi się na nie smak. I kupiłam. I po rachunku stwierdzam, że to jest przesada. Ale mamy dzisiaj piękną pogodę ze słoneczkiem, aż się żyć chce. Myślę, że będzie dzisiaj kawa na balkonie. No i przyniosłam sobie kawę. Mam ochotę posiedzieć sobie do słoneczka i napić się kawki porannej. Słońce w Norwegii jest na wagę złota. Ja pamiętam, jak pracowałam jeszcze w domu opieki i był taki ładny weekend, to potem po niedzieli wszystkie pracownice, wszystkie moje koleżanki przyszły do pracy ze spalonym, czerwonym nosem, bo norki mają coś takiego, że jak tylko zaświeci słońce, to wszyscy wylegują się do słońca. Wszyscy wychodzą ze swoich norek, że tak powiem, i wylegują się do słońca. Tak nam potrzeba tutaj w Norwegii tego słońca. Jestem na spacerze w lesie. Postanowiłam wybrać się na spacerek, wypiłam kawkę na balkonie, w słoneczku posiedziałam i mamy dzisiaj tak piękną, cudowną pogodę, że naprawdę szkoda siedzieć w domu. Ostatnio byłam tutaj na spacerku, nakręciłam filmik. A teraz dzisiaj idę dalej tam.
ogrzałam się w kurtce dzisiaj. No na serio. 17 luty. I tak nagle pięknie się zrobiło. Nie ma jakiegoś wielkiego upału. Ale nie ma też zimna. No i jest słoneczko. Pod górkę. Drapuję się na górkę. Więc troszkę sapię. Teraz się pewnie będę rozbierać z kurtki. Uhu, jestem. Myślę, że idę dalej. Myślę, że zaryzykuję i schowam sobie kurtkę do plecaka. I będę szła w samej koszuli, bo naprawdę jest ciepło. I ruszam dalej. Widzę, że pojawili się nawet jacyś ludzie. Nie jestem sama. Rodziny powychodziły z dziećmi na spacery. Ma ktoś ładną miejscówkę. Od razu z widokiem na fiord. Pięknie. Idę. Teraz w cieniu to mi trochę zimno. W końcu jakby nie było, to jest dopiero 17 luty. Chyba muszę kurtkę za niedługo ubrać. W miejscu jest dużo chyt, z tego co widzę. O, i tu taka duża. Ja sobie idę dalej. Tym sposobem idę sobie naokoło jeziora. Robię sobie małą przerwę na ubranie kurtki, bo jednak w cieniu to jest zimno. Tylko chyba ze 3 stopnie. Tylko do słoneczka jest jeszcze jako tako. Ale cisza, tylko ptaszki słychać. Myślę, że ja idę dobrze. Już dawno tu nie szłam. O. Stoi sobie chytka nad jeziorkiem. No fajnie. Uwaga. Ale mokro wszędzie. Bo było bardzo dużo śniegu. Teraz wszystko stopniało i wszędzie jest błoto. A jeszcze tu, gdzie ja chodzę po jakichś wertepach, to już jest ekstra dużo błota. Dalej. Chyba jakoś przejdę. Ulala. Okej.
chyba w tą stronę. Mam wrażenie, że nie wiem, gdzie iść. Ale ścieżka jest. O, chyba mnie gdzieś zaprowadzi. Okej. Wychodzę inną drogą niż myślałam z tego lasu. Ale to już jest osiedle. Także okej. Jestem uratowana. Gdzieś w tym zielonym gąszczu błądziłam. Ale ważne, że znalazłam drogę. Ciasto mi świetnie dorosło, a więc będą buły. Porządny kubeł. Te bułeczki piekłam przed ostatkami, na ostatki i teraz po ostatkach. Są tak pyszne, że nie ma problemu, żeby je piec, kiedy przyjdzie na nie ochota. Naprawdę, jaka dzisiaj jest pogoda, to ja po prostu mogę na werandzie sobie posiedzieć z herbatą, wcześniej na balkonie z kawą do południa i nie marznę. Naprawdę bardzo przyjemny dzień. Jak byłam na spacerze, to tam w cieniu, gdzieś między drzewami, no to wiadomo, to jest chłodno i zimno, więc tak, jeszcze trzeba w kurtce, ale dziś do słoneczka jest przepiękna pogoda. Musiałam sobie przynieść okulary, bo siedzę akurat do słońca. Nie żebym narzekała, ale źle mi się patrzy. Zrobiłam sobie herbatę z cytryną w takim kubeł, że tak powiem. Kupiłam go sobie w Szwecji. Jak jeździmy do córki do Oslo, to stamtąd jest niedaleko do Szwecji, takiego centrum handlowego, bardzo popularnego tutaj w Norwegii. Dużo Norwegów właśnie jeździ tam na zakupy, tańsze niż tutaj. I tam sobie właśnie sprawiłam taki zimowy, bo ma takie rękawice i gwiazdeczki na sobie, ale no w sumie jeszcze zima jest. Tak, ja dzisiaj wyleguję się do słońca. Dzisiaj jest chyba dzień kota, mówili w telewizji. Więc ja się tak wyleguję dzisiaj jak kot do słońca. Wstawiam bułki do piekarnika, żebym sobie nie zapomniała, bo będzie gadka. Szmatka na werandzie, a bułki się spalą. Jak przyszłam dzisiaj z mojej przechadzki, to syn poprosił mnie, czy nie upiekłabym mu tych bułeczek, które piekłam na ostatki. Te takie norweskie popularne, które właśnie na ostatki się piecze w ostatnią niedzielę przed postem, z kardamonem, przekłada się śmietaną ubitą i dżemem. Są naprawdę bardzo dobre. No i tak już chyba trzeci raz jemy w niedługim czasie. Jeżeli ktoś trafi na mój kanał, to bardzo zachęcam do zostawienia jakiegoś komentarza. Ostatnio miałam właśnie komentarz odnośnie mojej pracy tutaj w Norwegii. Przemiły komentarz. Nastawiłam się trochę, że tak powiem, na jakiś hejt, na jakieś komentarze ludzi, którzy chcą dzielić się swoją głupotą w internecie, ale póki co nie ma żadnego hejtera. Bułęcy, jakie piękne. Dziękuję, że zajrzałeś na mój kanał. Pozdrawiam i do następnego.